drogi, przebudowy ulicy przez długie lata i przy określonej wysokości kosztów, bo tak jak żeśmy rozmawiali ze specjalistami z IKIT-u, to takie zadanie musiałoby kosztować około 4 milionów złotych. Nie? Po naszych naciskach, usiłowaniach okazało się, że można to zrobić za 600 tysięcy złotych i w tym czasie dzielnica wyasygnowała, ściągnęła środki z innych zadań. 15% weszła w montaż finansowy z kwotą 15% przewidywanych kosztów inwestycji. Dogrywamy końcowe sprawy formalno-prawne, porozumienia pomiędzy ZIKIT-em, RPWiK-iem i deweloperami. Wyrażam przekonanie po dzisiejszej rozmowie u pana dyrektora Marcinki, że jednak dobrniemy do finiszu ku zadowoleniu wszystkich stron. Drugim tematem, który dzisiaj poruszaliśmy, to jest sprawa procedowanego od wielu lat, a mianowicie od 12, sprawa przystanku na żądanie przy ulicy Zakopiańskiej, przy budynku ZUS-u, to jest adres Zakopiańska 33. Co najmniej od 12 lat, od ostatniej przebudowy ulicy Zakopiańskiej i przeniesienia pętli w Łagiewnikach na drugą stronę, sprawa bulwersuje mieszkańców wielkiego osiedla blokowego na osiedlu Cegielniane. Tam zamieszkuje 5 tysięcy ludzi i nie można się było przebić przez to. My procedujemy, proponujemy taki temat od 2 lat i przez ostatnie 2 lata była sytuacja tego rodzaju. Dzielnica występowała o budowę jednostronnego przystanku na żądanie w kierunku Borku Fałęckiego i dostawaliśmy z ZIKIT-u odpowiedź, że budowa dwukierunkowego przystanku jest niemożliwa technicznie. I cały czas mieliśmy taką przepychankę. Dopiero ostatnio w końcu po tej restrukturyzacji, jaka nastąpiła w ZIKIT-ie, no widać wyraźnie, że nastawienie się trochę zmieniło. Nareszcie zaczęto z nami rozmawiać w duchu poszukiwania rozwiązań, mimo że zakład odpowiedzialny za transport dalej stoi na negatywnym stanowisku, że nie ma uzasadnienia technicznego i ekonomicznego wprowadzenia tam przystanku. No dzięki Bogu udało się przekonać dyrektora, który podjął decyzję w dniu dzisiejszym, pozytywną dla nas, co stanowi dla nas ukoronowanie kilkunastoletniego procesu starania się o przystanek w tym miejscu. Zwłaszcza, że ZUS, wedle pisma, jakie otrzymaliśmy od ZUS-u, bo też prosiliśmy o opinię, ZUS przy ulicy Zakopiańskiej w cyklu rocznym obsługuje 142 tysiące petentów. No to nie można już koło takiego problemu przejść po bok. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do części poświęconej budżetowi partycypacyjnemu. Powiem tak, sprawa jest dla nas krótka. Myśmy od początku jako zarząd usiłowali wejść w budżet partycypacyjny i upatrywaliśmy tu drogę ożywienia aktywności społecznej mieszkańców. Przedstawiliśmy na Radzie odpowiedni projekt uchwały. No niestety nie znaleźliśmy posłuchu wśród większości radnych i budżet został odrzucony. I tyle mam do powiedzenia. Więcej nie będę komentował. Dobrze.
Dziękuję. To w takim razie jeszcze ostatnie pytanie. Czy Pana zdaniem dzielnice powinny posiadać odrębną osobowość prawną? Stanowczo tak. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jesteśmy podmiotem w załatwianiu sprawy, a w tej chwili jesteśmy petentem. My nie mamy żadnych praw związanych z przymiotem strony. Dobrze. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję.